Mamy daną funkcję f od x równa się x kwadrat dodać x odjąć 6 dzielone przez x odjąć 2. Interesuje nas jaka jest granica tej funkcji wtedy kiedy x dąży do dwójki. Czyli limes przy x dążącym do dwóch równa się ile z naszej funkcji. To co zawsze warto zrobić na początku to wstawić do wzoru funkcji po prostu tę wartość, Argumentów, w którym chcemy obliczyć granicę. Czyli możemy spróbować naiwnie obliczyć, ile jest f od 2. Często jest tak, że to, co obliczymy, to nie jest równe granice tej funkcji. Tak jest wtedy, kiedy funkcja jest ciągła w tym punkcie. No to wtedy wartość granicy jest równa wartości funkcji, ale dla funkcji ciągłych tak nie jest. W każdym razie warto to zrobić i zobaczyć w ten sposób, czy ta funkcja na przykład jest w ogóle określona w tym punkcie. No to wstawmy dwójkę. 2 do kwadratu to jest 4. Dodać 2 to jest 6, odjąć 6 to jest 0. Dostajemy 0 w liczniku, a w mianowniku mamy 2, odjąć 2 to jest 0. No i tutaj mamy taki przypadek, kiedy ta funkcja jest w dwójce po prostu nieokreślona, dlatego że przez 0 nie można podzielić czegokolwiek, nawet 0 nie można podzielić przez 0. Nie wiadomo ile to jest. Czyli ta funkcja. Dla x równego 2 jest nieokreślona. Przynajmniej już coś wiemy o tej funkcji w tym punkcie. Wiemy, że po prostu wstawiając dwójkę do jej wzoru, nie obliczymy jej granicy. Tyle się dowiedzieliśmy. Wiemy, że musimy kombinować jakoś inaczej. To, co możemy teraz zrobić, to próbować przedstawić wzór tej funkcji w innej postaci. No i tym się teraz zajmiemy. Dzięki temu, że wstawiliśmy dwójkę do wzoru tej funkcji, to wiemy, że licznik się zeruje dla dwójki. A w liczniku mamy trójmian kwadratowy. Skoro jest równy 0 dla dwójki, to znaczy, że 0 jest pierwiastkiem tego trójmianu, a więc da się go zapisać w postaci iloczynu, gdzie jeden z czynników to będzie x minus 2, dlatego że dwójka jest pierwiastkiem. No a drugi czynnik to będzie x minus ten drugi pierwiastek. No i tutaj musimy zgadnąć, co trzeba wstawić, żeby po wymnożeniu dostać to, co tutaj jest. No wiemy, że tu będzie x bez żadnego współczynnika, no bo mamy tutaj też bez żadnego współczynnika, czyli będzie x razy x to będzie x kwadrat. No a teraz współczynnik wolny bierze się stąd, że się mnożą te dwa współczynniki wolne. To no więc przez co trzeba pomnożyć minus 2, żeby dostać minus 6, no, trzeba pomnożyć przez plus 3. No i możemy sprawdzić, że współczynnik przy x też się będzie zgadzał, no, bo mamy minus 2 razy x to jest minus 2x plus 3 razy x to jest plus 3x, minus 2x plus 3x to będzie x, czyli się zgadza. Jak ktoś nie wierzy, to zawsze może sobie obliczyć deltę i pierwiastki i przekona się, że rzeczywiście te pierwiastki będą 2 i minus 3. Czyli postać iloczynowa będzie x minus 2, x plus 3. No a mianownik przepisuje bez zmian. No i teraz widzimy, że mamy wspólny czynnik w liczniku i w mianowniku. Czyli możemy to skrócić. Czyli jak skrócimy x minus 2 i x minus 2, to dostaniemy po prostu x plus 3. Czyli nasza funkcja jest równa po prostu x plus 3. Ale przy zastrzeżeniu, że to jest dla x różnych od dwójki. No bo musimy dwójkę wyrzucić z dziedziny naszej funkcji. Bo stwierdziliśmy, że nasza funkcja dla dwójki jest nieokreślona. Więc tylko pod takim warunkiem możemy przepisać jej wzór do takiej postaci, że dwójkę wyrzucimy z jej dziedziny. No dobrze, ale możemy teraz narysować wykres tej funkcji, żeby sobie lepiej ją wyobrazić. Tutaj narysuję osie układów współrzędnych. No i będzie tak. Jeden... 2, 3, tutaj też będziemy mieli 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Minus 1, minus 2, minus 3. No i to jest po prostu funkcja liniowa i nachylenie jest równe 1. W zerze, jak wstawimy x równe 0, ta funkcja jest równa 3, czyli będzie przychodnia przez ten punkt. Oś x, to jest oś x, to jest oś y, przednie w punkcie x równe minus 3. Wtedy będzie wartość już na 0, czyli to będzie jakaś taka prosta, którą teraz próbuję tutaj narysować. No, niezbyt prosta, ale powiedzmy, że może być. No i to jest wykres tej funkcji, ale zastrzegliśmy, że dla x równego 2 ta funkcja jest nieokreślona, czyli tutaj muszę tę wartość x równym 2 wymazać i narysować takie kółeczko, które oznacza, że w tym punkcie wartość funkcji jest nieokreślona. Tutaj wartość funkcji jest nieokreślona. No dobrze, no i teraz do czego dążą wartości funkcji? No możemy zastanowić się najpierw, do czego dążą wartości funkcji, jak x dąży do dwójki z lewej strony. Czyli będziemy wstawiali tutaj argumenty z lewej strony. No to widzimy, że wartości funkcji wtedy układają się na tej prostej. No i te wartości dla punktów argumentów zbliżających się do dwójki z lewej strony, zbliżają się do piątki, bo tutaj to kółeczko jest dokładnie na dla y równego 5 no bo po prostu jak wstawimy tutaj dwójkę do tego wzoru, no mamy 2 dodać 3 to jest 5, więc jakby nasza funkcja była po prostu dana tym wzorem, no to wartość w tym punkcie byłaby 5, no ale my tę wartość wyrzuciliśmy bo zaczynaliśmy od czegoś innego no więc dążą do piątki z lewej strony. No a do czego dążą z prawej strony? Jak będziemy się tutaj zbliżali do dwójki z prawej strony, no to widzimy, że wartości naszej funkcji również dążą do piątki. Tak, tutaj zbliżamy się do dwójki z lewej strony. To wartości dążą do piątki tym razem od góry. Czyli granica przy x dążącym do dwójki. Z prawej strony naszej funkcji jest również równa 5. A więc ostatecznie granica naszej funkcji, wtedy kiedy x dąży do dwójki, jest równa 5. Widzimy więc, że ta granica jest równa tyle dokładnie, ile potrzeba, żeby uzupełnić ten wykres, który tutaj mamy, o ten punkt, który brakuje. No bo po prostu ta funkcja wymierna, od której zaczęliśmy, Daje się skrócić przez taki czynnik, który się zeruje dokładnie w tym punkcie. No i dlatego szczególnego przypadku, kiedy właśnie tak jest, że mamy funkcję wymierną, która daje się skrócić przez jakiś taki jednomian, który się w jakimś punkcie zeruje, no to właśnie granica jest równa dokładnie tyle, ile trzeba, żeby ten wykres funkcji uzupełnić do wykresu funkcji ciągłej. I to zawsze tak jest, że jak mamy funkcję wymierną. Czyli iloraz dwóch wielomianów i szukamy granicy w takim punkcie, w którym zarówno licznik jak i mianownik się zerują, to warto poszukać takiego wspólnego czynnika, przez który ta funkcja wymierna da się skrócić, bo to znacznie upraszcza poszukiwanie granicy.